Siemano, witajcie, z tej strony Wani. Dzisiaj pokażę wam, jak żyć w biblioteczce. Jak wygląda życie w bibliotece, w biblioteczce. Pokażę wam, jak zbudować taki zarąbisty domek, w którym można zamieszkać. I pokażę wam, zrobiłem jakiś enchanting tutaj na, kurde, 50 level. Nie no, na 30 maksymalnie. No, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, ponieważ chcę zrobić więcej takich odcinków. A tylko łapki w górę mnie motywują, tak naprawdę. Tylko łapki w górę, nawet subskrypcje aż tak mnie nie motywują, jak łapki w górę. Więc może zostawić tą łapkę w górę, wbijamy 1500. I pamiętaj, kurde, subskrypcja w sumie też jest ważna. No więc nie olewaj, bo w sumie ona też mnie motywuje. Wszystko mnie motywuje, cokolwiek tam dajesz. Komentarz, subskrypcję, lajka, czy to w dół, czy to w górę. Dziękuję ci za to wszystko, za twoją aktywność. No a my sobie tutaj będziemy budować teraz zarąbisty domek. Kurczaki mi troszeczkę przeszkadzają, szczerze, więc muszę je tutaj powybijać. Zaraz wezmę miecz i zaraz je powybijam. Troszeczkę ten domek tutaj muszę teren tutaj wyrównać, bo trochę jest no niedobry tutaj. Mogłem go troszeczkę z tyłu dać. A i mam dla was takie mini ogłoszenie. Takie mini ogłoszenie. Niedługo, jak wiecie, jest Stars for Fans na PGA będzie, więc możecie mnie tam spotkać. Tak, będę na tym całym PGA, nie na tym całym Stars for Fans, więc jeżeli chcecie mnie spotkać, to polecam Poznań 7-8 października, tak, no, bardzo dobrze, będzie dużo twórców, więc polecam, Wojta, dużo twórców, ale przecież ja tu, jak ja będę, to chyba inni nie muszą być, nie? No, więc możecie tam sobie wbić do Poznania, jeżeli macie do Poznania blisko, czy nawet, nie wiem, jeżeli macie możliwość dojazdu, to polecam wpaść, bo pewnie będzie miała atmosfera. To jest też zresztą pierwszy raz, kiedy będę na jakimkolwiek spotkaniu z wami. Nigdy wcześniej nie byłem na żadnym spotkaniu, bo zazwyczaj daleko i w ogóle. A Poznań, ja do Poznania mam godzinkę drogi, więc tam na pewno będę. No, jest to raczej pewne, więc no, polecam. Zobaczycie mnie, będziecie mogli sobie fotkę zrobić. Możecie napisać, kto z was jedzie na PGA, na Stars for Fans, kto z was będzie. No, ja tam sobie jadę właśnie z kolegą i sobie tam, kurde, będziemy dymy robić, nie? Więc bądźcie, bo jak będą dymy, to będzie fajnie. No, a ja sobie tutaj właśnie buduję takie biblioteczki, taką ogromną biblioteczkę właśnie. Chociaż ona nie jest symetryczna za bardzo, zobaczcie. Ej, nie, w sumie jest symetryczna, ale jestem geniuszem. Ja to po prostu urodzony architekt, nie? Tak idealnie symetrycznie zrobiłem, no to jest zarąbiste, mi się to podoba. Dobra, no to trzeba zrobić więcej. Bo kurde, trzeba troszeczkę ją wydłużyć, powiększyć, tak żeby była większa w górę. O nie, robi się ciemno. Zrobi się ciemno, zapomniałem, żeby włączyć to, żeby się dzień i noc, wiecie, o co chodzi, nie? Żeby się nie zmieniało tutaj, żeby się pora dnia nie zmieniała. No, dobra, więc tak sobie zrobimy. Jeszcze tutaj, ile tutaj właściwie pięter może być, nie mam pojęcia. W każdym razie dziękuję wam za taką aktywność, którą ostatnio, kurde, pokazujecie. No, bo kurczę, pokazujecie taką aktywność z waszej strony, że to jestem zadowolony, że mam takich widzów, bo tyle łapek to ja jeszcze nie widziałem na tym drugim kanale, nie? To jest zarąbiste. Niedługo dogonimy główny kanał, jeżeli tak dalej pójdzie, więc no, ludzie, ja się już zaczynam bać, muszę zacząć nagrywać na główny kanał, bo żeby drugi kanał wyprzedził główny, to niemożliwe. Halo, ja przepraszam bardzo. Ale spokojnie, na głównym kanale też niedługo pojawi się, odnowi się seria ze słodyczami, ponieważ zamówiłem właśnie słodycze, wydałem troszkę kasy, ale będą zarąbiste odcinki, już na zapas sobie nakupiłem słodyczy, żeby po prostu były, więc no, polecam subskrybować oba kanały. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie głównego, to polecam. Bardzo dobry kanał, bardzo dobry, Wojan, główny kanał. No, a to już właściwie wygląda jak taka już duża biblioteczka. Jakie to muszę zobaczyć? Mała biblioteczka taka. Uuu, zapomniałem, tutaj jest drewno jeszcze, dobra. Trzeba troszeczkę to podnieść w górę i drewno dać na środek, bo jak widzicie, tutaj jest drewno takie, więc trzeba będzie to tak samo zrobić, jak jest ta tutaj biblioteczka. No bo to w końcu jest jak żyć w biblioteczce, prawda? Jak tu się żyje, jak to jest fajnie. Wybaczcie, ale muszę zrobić Day. Sorki za tą, kurde, klawiaturę, ale po prostu zmieniłem klawiaturę na starszą. Znaczy, robię tak, że jeżeli nagrywam odcinek, to jestem na tej starej klawiaturze, która nie jest mechaniczna, po prostu żeby była cichsza, a jak sobie montuję odcinek, to już montuję na tamtej. Zresztą ja ją mam cały czas podłączoną, więc teraz patrzcie. No, widzicie, ja ją mam obok, jest cały czas podłączona, więc właściwie pracuję na dwóch klawiaturach, ale no w sumie nawet ciekawie jest, muszę przyznać. Dobra, to usuniemy, teraz damy sobie dębowe deski i sobie położymy tak i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Uwaga. No, dobra. Tylko troszeczkę trzeba będzie jeszcze podwyższyć te całe biblioteczki. O, dobra, jeszcze z tej strony.
I gitara. Dobra, gitara, zarąbiście. Ale serio jestem podjarany tym eventem, co tam może być, jak ciekawie, bo no ja nigdy na takim evencie nie byłem. Też jadę z kolegą, żeby tam ogarnąć, bo mi się samemu tam nie chcę błądzić, więc jadę sobie tam, zobaczymy, no naprawdę, mam nadzieję, że będzie fajnie. Mam nadzieję, że mnie tam miło przywitacie, co? Przywitacie mnie tam miło? No proszę, proszę, no halo. Okej, ojejku, jak się odezwał psiut, ja mam otwarte okno, więc psiutek się odezwał. Dopinguje mnie tutaj, żebym zbudował zarąbistą biblioteczkę, więc zbudujemy, zaszalała. Ojejku, co one tam robią? Oszalały psy. Psy oszalały. Nie wiem, jakby ktoś ją ze skóry obdzierał. Tak się drze. Normalnie, ale nie no, w sumie fajnie. W sumie fajne urozmaicenie, co nie? No jeju, jeju, co tam. Chyba wie, że nagrywam, ja po prostu słyszę mój głos. O kurde, ja to by wszystko tłumaczyło. Muszę po cichu mówić, ludzie, bo ona mnie słyszy. Czekaj, nic nie mówię przecież, dlaczego ona... Opa, mamy jajca! Tu, tu! O kurde, przecież mamy tego! Zobaczcie to, co mogę zrobić tutaj. To jest paintball normalnie. O, dobra, odłożymy. Zrobimy teraz tutaj takie drzwi. Z tej strony zrobimy drzwi. Uuu, jak tu ciemno, zapomniałem dodać glowstone'y. Dobra, dodamy glowstone'y. Jak wam ten piesek przeszkadza, to ja przepraszam bardzo, ale ja go nie uciszę. Ja go nie uciszę, szczeka, bo to pis, prawda? Szczeka, bo to pis. Dobra, jeszcze z tej strony damy. Tak, zarąbiste, zarąbiste. Jeszcze tutaj. Kurde, ale to będzie chata. Bardzo mądra, to będzie chata mądrej osoby, nie? Bo wszędzie biblioteczki. Jeszcze na dole oczywiście postawimy biblioteczki. Z tej strony zaraz sobie damy drzwi, żeby nikt tutaj nam się nie włamał, prawda? Jakieś kurde zarąbiste drzwi damy. Ojej, tutaj jest za ciemno troszeczkę, szczerze. Muszę tak dodać tutaj coś jeszcze. Okej, tak, tak, to będzie zarąbiście wyglądało. Wojta zrobił zarąbisty dom w Minecrafcie. A poza tym... Te odcinki bardziej przygodowe z tego jak żyć, coraz więcej ich nagrywam, bo po prostu widzę, że bardziej je lubicie niż te, ale no też nie zawsze mam czas nagrać ten odcinek przygodowy, ponieważ ja mniej więcej około 6 godzin tworzę takie odcinki, więc to naprawdę bardzo dużo, a do tego jak jest szkoła, no to trudno to wszystko połączyć, więc takie 6 godzin robienia tych odcinków przygodowych, no wiem, że w sumie fajne to jest, bo dużo z was to ogląda, bo dużo z was woli tą serię z przygodowymi tymi rzeczami, wiesz o co chodzi, ale no wiecie, muszę też coś urozmaicać i dawać coś innego, jak tutaj normalnie buduję, nie? Bo ja tutaj jestem budowniczy, bez budowania to nie budowniczy. Trzeba będzie jakoś to ten domek tutaj zagospodarować ładnie, nie wiem jeszcze w jaki sposób, ale to jakoś zagospodarujemy. Już wam chcę powiedzieć, że następny odcinek, który pojawi się na kanale, no to będzie ten przygodowy, więc i zarąbisty przygodowy, bo ja już go szykuję. Tak, szykuję go, właściwie jestem w połowie jego robienia, ponieważ robię teraz ten odcinek, bo po prostu nie zdążyłem tamtego zrobić, co nie? A chciałem, żeby coś było na kanał, żeby coś się na kanale pojawiło, więc postanowiłem nagrać taki odcinek, ale spokojnie, kolejny to już będzie taki mega, taki kurde zarąbisty, więc pamiętajcie o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie. Jak zasubskrybujecie, to nie pominie was żaden nowy film. No, nie pominie. Dobra, tak zrobimy. Jestem teraz skupiony na tym bardziej. Czekaj, tak. I teraz chcę po prostu sprawdzić, jak inne drzwi by pasowały. Wow, ej, te drzwi są zarąbiste, takie mądre, nie? Wow, ej, kurde, podoba mi się to. Tutaj ile jest? 2, 4, 5. Ej, to jest chyba niesymetrycznie teraz, czekajcie. Raz, 3, 5. Dobra, niesymetrycznie to jest. Jakoś tak trzeba by było zrobić. Dobra, teraz jest dobrze. Teraz powinno być dobra, teraz jest dobrze. A właśnie, nie, teraz jest niesymetrycznie. Jak ja to zrobiłem? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Ej, no dobrze było, co ja wtedy zrobiłem, no? Teraz jest dobrze, okej, teraz jest dobrze. Ale, o, dobra, idealnie. Chociaż cały czas mi się troszeczkę wydaje, ale dobra, powinno być, no musi być dobrze, halo. Damy sobie z tej strony półpłytkę, tak, bo to mądry dom, kurde, mądry dom to musi się sam zamykać, prawda? No a jak, dobra, jest dobrze, teraz dodamy, dodamy biblioteczki, jakoś ścianę. Nie, w sumie... Można dodać biblioteczki, dlaczego nie? Damy oczywiście łóżeczko i jeszcze piętro bym chciał zrobić. O, z tej strony zrobimy piętro.
Tak, przecież po taki duży dom i bez takiego... Ej, chyba, że zrobimy coś innego dzisiaj. Dzisiaj nie będziemy robić piętrowego domku. Dzisiaj zrobimy taki ogromny, jednopiętrowy i z góry będzie jakiś żyrandol. Tylko muszę pomyśleć, jak ten żyrandol zrobić. Gdzie są płotki? Potrzebuję płotki. Płotki, o, mamy płotki. Mamy płotki, jadamy gdzieś na środek, gdzieś tutaj. Zresztą nie jest środek chyba, nie? Dobra, gdzieś tutaj. Okej, okay, dobra, takie coś. Teraz z tej strony taki żyrandol. No w sumie, czekajcie, jeszcze bardziej to dorobimy tutaj więcej ciekawych rzeczy, zobaczcie. Zobaczcie, ten żyrandol będzie najlepszy na świecie. Drugiego takiego żyrandola nie zobaczycie. Nie, to jest jedyny taki żyrandol. O, zobaczcie, tak. Wchodziłoby się tutaj i zobaczcie, tutaj pochodnie. Tak, ale to będzie genialne. Jaki geniusz. Geniusz zła. Jeszcze z tej strony. Sprawdzimy, jak to będzie wyglądało, gdybym tutaj dodał. Ej, co się stało? Nie mogę dodać tutaj? O, mogę, dobra. Dodajemy tutaj. Zobaczymy, jak to wygląda. O, dobra, chyba lepiej to wygląda, chyba lepiej. Więc dodamy tutaj również. Chociaż nie wiem w sumie. Może nie, jednak. Nie wiem. Nie mam pojęcia. Serio, nie mam pojęcia. Albo czekajcie, coś takiego. Ej, czekaj. I teraz tak. Dobra, coś trzeba pokminić z tym żyrandolem, żeby był zarąbisty. Taki kurde, ogromny. Jeszcze tak. Dobra, tutaj. No żyrandol jak żyrandol. W bogatym domu to bogaty żyrandol musi być, prawda? A jak? Okej, dobra, coś takiego. Wow, dobra. Dziwny ten żyrandol, szczerze. Pierwszy raz taki widzę, ale. Jeszcze jakoś tak damy tutaj. Dobra, jakoś tutaj. Najwyżej to rozwalimy i zrobimy tak, jak było, co? Dobra, ludzie, jakoś to wykminimy. Jeszcze z tej strony. O nie. O nie. O, dobra. Ja! Okej, dobrze wygląda. Co to za oszalałe te psiuty? Ja nie mogę. Dobra, czekaj, tak zrobimy. O ja! I ona jakby płakała, zaraz sprawdzę, co tam się dzieje, bo może coś tam się dzieje złego. Dobra, czekajcie. Zarąbiście to wygląda. Ej, a tutaj jest chyba niesymetrycznie, no na pewno jest niesymetrycznie, ale walić to, nie będę już teraz tego zmieniał, bez przesady. Ile bym na to czasu zmarnował. Zarąbiście to wygląda, jeszcze tak tutaj dodamy. Nie, dobra, to już za dużo. Tak, jest dobrze, ogromny żyrandol, teraz dodamy sobie łóżeczko. Więc łóżeczko powinno być tutaj, mamy łóżko. Proszę bardzo, łóżeczko tutaj. Nie mogę. A dobra, tutaj postawimy. Tutaj postawimy. Obok tego oczywiście książki, bo żyjemy w bogatym domu. Znaczy nie bogatym, ale no wiecie, o co mi chodzi, wiecie, o co mi chodzi. Jakieś kurde damy kwiaty również, bo kwiaty są spoko w takim domku. Właśnie tutaj obok łóżeczka damy, doniczkę również potrzebuję, więc weźmiemy sobie doniczkę. A to co to jest? Słupek endu. Do czego ten słupek endu właściwie jest? Doniczka, dobra, mamy doniczkę. O, nie tutaj. O, tak. I gitara, zarąbiste, to mi się podoba. Jeszcze z tej strony damy tak. O, dobra, może jednak tak. Może w sumie jednak tak, okej, jednak tak wygląda lepiej. Dodamy również stół, piecek damy coś, żeby się przepalało, żeby było cieplutko. Albo nie, tak nie. Kurde, nie wiem, jak to wykminić. O, zrobimy piecyk, dobra. Zrobimy taki kurde duży piec. Chociaż nie wiem, jak to będzie wyglądało. Ej, mam inny pomysł, ale nie, bo to mi się spali chyba, nie? Chałupa, spali mi się chałupa, jak dam tutaj. Nie, dobra, nie będę nic skombinował. Zrobimy tak. I chałupa nam się w ten sposób nie spali. Tylko potrzebujemy węgiel. Najlepiej węgiel i drewno. Więc weźmiemy sobie dużo węgla. O, zamienimy sobie to. I drewno. Drewno również potrzebujemy. Ok, gitarka. Teraz sobie robimy tak. Tak. Kładziemy. Niech mi się tutaj przepala. Dobra. Yeah, zarąbisty. To mi się podoba. Wezmę tylko to. I teraz jak to wykmienić, żeby to ładnie wyglądało? Muszę to jakoś obudować. Wiecie? Obuduję to jakoś... A to co to jest? O kurde. A dziwacznie to wygląda, ale lubię to. Dobra, zostawię to. Zostawię, całkiem fajnie zresztą wygląda. Do tego dodamy... Nie wiem, coś takiego. Nie wiem, jak to będzie wyglądało, zaraz sprawdzimy. Uwaga. No wiem, że mogłoby być lepiej. Ale dobra, usuwam to, usuwam, nara, zostawię coś takiego po prostu. Zostawię coś takiego, dobra, jest spoko, mi się to podoba. Jeszcze tutaj tak. No, i gitarka, oświetlony dom, pięknie oświetlony. Tutaj możemy również doniczki postawić i inne tego typu rzeczy. Ej, co ja tutaj zrobiłem?
Ja chcę tą. Ja chcę doniczkę, kurde, wkurza mnie to. Doniczka była na dole. Dobra, mamy doniczkę. I teraz postawimy tutaj pełno doniczek. O nie, nie można na tym stawiać. O, to odpada. Za to zamiast tego postawimy tutaj jakiś sztandar. Sztandar, a to co to jest? Też muszę sprawdzić, bo nie wiem w sumie. I co, mogę to postawić? Nie, nie mogę. Dziwne, Wojtas nie ogarnia. O, nie wiem po co to, ale po coś na pewno. O, to co się stało? Można to bokiem? O kurde. O kurde. O nie, ciemno jest na dworze, ciemno. Dobra, zamykamy. Tak, nie wiem właściwie po co to, ale po coś na... Uuu, ej, już wiem o co tutaj chodzi. Ej, to jest zarąbiste. To co ja teraz zrobiłem, to jest zarąbiste, serio. Tak sobie to położymy. Uuu, ale Wojtas wykminił, no zniszcz się. Czemu się inne rzeczy psują? O, tak. Ale Wojtas wykminił, nie? Kurde! O, teraz na tym. Ta. Dobra, to zniszczymy. I teraz to zarąbiście wygląda. Mi się to bardzo, bardzo podoba. Co by tutaj jeszcze dać? Można jakąś drabinkę. Z której to strony? Gdzieś tutaj damy drabinkę. Okej, okay, tak. I tutaj do góry. Będzie to drabinka na sam szczyt. I na tym szczycie będzie balkon zarąbisty. Więc uwaga, otwieramy. Wychodzimy. Uuu, ciemno wszędzie, ciemno. Przenosimy się na dzień, bo nie mogę tak wytrzymać. O, dobra, jest już dzień. No i w sumie to zarąbiście wygląda. Damy tutaj sobie mini taras. Toki mini taras zrobimy. Żeby po prostu tutaj było ciekawiej jeszcze. O, dobra, tak. O kurczę, patrz, pali się. Pali się zombiak, pal się, nie ma tutaj nic. Albo wiecie co, zniszczę to, zniszczę, bo to jednak dobrze nie wygląda. Tak postawię to tutaj. Tutaj dam te, o, żeby dało się stąd wyjść. I zrobimy tak jakby zamek, nie? Tak jakby zamek, o, dobra. W sumie, dobra, jak to wygląda, muszę to zobaczyć. Muszę to zobaczyć. O, ty, jak korona to wygląda taka. Okej, okay, fajnie, o, nawet psu się podoba. Okej, okay, tak, jo, lud piękny jest. Podoba mi się ten domek, zamieszkałbym sobie chętnie w nim tak na stałe. Obraz sobie damy, bo w końcu w takim domku, gdzie jest pełno takich mądrych rzeczy, to trzeba obrazy postawić, nie? Dwa takie obok siebie nie mogą być takie. No ej, czemu się tak robi? Damy tutaj jakiś duży obraz. O, dobra, tak. Tak. O, pełną, całą ścianę obrazów damy. Możemy tak przecież zrobić, dlaczego nie? Dlaczego nie? O, zarąbiście. Jeszcze tak. Ej, dwa koło siebie znowu. Znowu, znowu. Ej, nie, dlaczego? Nie, dlaczego mam takiego pecha? Dobra, jakoś tutaj trzeba będzie. O, o nie, co ja zrobiłem? Jeszcze tutaj trzeba tak położyć. Trzeba. Duży jakiś obraz by się przydał, co? Jakiś duży obraz, więc czekamy na długi duży obraz, żeby się zrobił. Uwaga ludzie, uwaga, no halo, no halo. O, dobra, jest duży obraz. Jok, to wygląda genialnie. Dobra, a jeszcze z tej strony. Pełno obrazów, już walić jakie wyskoczą, po prostu chcę dużo obrazów. No i w takim domku to ja mogę żyć. Napiszcie, czy zamieszkalibyście w takim domku. Jakbyście kurde mogli. Napiszcie, czy byście zamieszkali. Czy dla was jest za bardzo taki, nie wiem, kulturalny. Wiecie, wiecie o co chodzi, nie? Taki nienowoczesny. W sumie fakt, takie inne by się przydały, bardziej nowoczesne. Ale, ale to zarąbiście wygląda. Jo, wow, podoba mi się. Z tej strony normalnie. Z tamtej strony już kurde od środka. Z zewnątrz wygląda to normalnie, a od środka patrzcie. Wow, podoba mi się to, podoba. Damy sobie może, ej, dobra, to będzie lepsze. To będzie lepsze. O, wiele lepsze. No, ja tu wiem jak co robić, co nie? Jakąś pajęczynę sobie damy, że to niby stary dom, prawda? Taki stary dom. Taki stary, albo nie, dobra, pajęczyna, to jest nowy stary dom, okej. Jeszcze z tej strony sobie damy coś może takiego, takie wejście po prostu. O, dobra, jeszcze z tej strony. O, i świetnie, świetnie. Ja jestem zadowolony. Nie wiem jakby, ja jestem zadowolony. Jeszcze tutaj sobie damy oświetlenie. Nice, i całkiem fajnie wygląda ten domek. Ja już się przenoszę na tryb survival. Game mode zero. No i zobaczcie, żyjemy sobie w takim normalnie domku. Wyrzucimy sobie te wszystkie rzeczy. Nara, nara, nara.
Nara. Albo czekajcie, chcę coś sprawdzić. Wyrzucę sobie wszystkie rzeczy, oprócz pajęczynki. Pajęczynkę sobie zostawię i zobaczcie, co chcę sobie z niej skombinować. Dobra, wchodzimy sobie do środka. Jest bardzo fajny domek, świetnie, bardzo ładnie. Wchodzimy sobie do góry, tutaj można spać, jest zarąbiście. Wchodzimy sobie do góry. I uwaga, jaki zarąbisty balkon. Znaczy, nie balkon. O, o tam co jest? O, już myślałem, że jakiś mobek. I teraz zobaczcie to. Stoję sobie tutaj i jump. Jest, nie straciłem nic serduszek. Yeah. O, ale jestem wyskillowany parkurowiec, co nie? A, ale wyskillowany parkurowiec. Dobra, napiszcie, czy też tak umiecie, tak skoczyć i wiecie, wpaść w pajęczynę od razu, rzucić pajęczyną. Tak jakby, o co mi chodzi. Dobra, spróbujemy zrobić sobie okna. O, zrobimy sobie okna. Ale tutaj, ciekawe ile z tego byłoby książek, co nie? Ja bym chciał creepera, ej, creepera bym chciał. Game mode 1. O, weźmiemy sobie creeperę. Dużo creeperów ja chcę. Chcę to zniszczyć. Tutaj creepery niech będą. Tutaj. I tutaj niech wszystkie wybuchną. Dobra, zaraz przeniesiemy się. O, na tryb. Tylko ja chcę najpierw zbrojkę, bo z takim czymś to ja nie przeżyję, jeżeli mi te creepery wybuchną. Dobra, wystarczy to. Butków już nie biorę. O, tak. I teraz game mode 0. Chodźcie, no. Jeden, drugi, trzeci, ała! Jak mnie obiły, głupki. Dobra, wchodzę szybko do domku. Ratunek w domku jakiś, proszę. O nie, idą tutaj. O nie, ja już mam bardzo mało HP. Gincie. O, dobra, jest, wybuch. O, co się tutaj stało? Dlaczego te małe gryzonie tutaj są? Co się tutaj dzieje, ej? Oni, o, dalej, wybuchnij. O, nie. Ile tych creeperów tutaj, jak ja zginę, to będzie przesrane. Dobra, chodźcie creepery, chodźcie. O, uciekamy. Ja, co się dzieje? O, jeszcze jeden. Kurde, dobra, halo, ratunku. Nie, tutaj są te gryzonie, ale skąd te gryzonie się wzięły? Nie mam pojęcia. Dobra, chodź na klepę, creeperze, chodź na klepę. Tak. No chodź na klepę, chodź, ty też. O, nie ma opcji, że wygrasz ze mną. O kurde, jo, co się stało? Wybuchły oba. Okej, jeszcze jeden został. Chodź. Ty tutaj wybuchniesz przed tą ścianą. Jest! O, jeszcze jeden. O nie, tutaj jest mały ten gryzoń. Zgiń. On jest w stanie mnie zabić. Nie, halo. Creeperze, wybuchnij proszę. Creeperze. Ej! Zabiłem go. Ej, nie chciałem cię zabijać, nie? A ty co? Oh shit, jedno serduszko mi zostało. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zachęcam was do zostawienia łapki w górę. Zostawcie łapkę w górę, będę zadowolony i zrobimy więcej takich odcinków. No, więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, komentujcie. O nie. Komentujcie, jaki ma zrobić kolejny odcinek. Do zobaczenia, cześć.